Dzień dobry, witam Państwa. Jerzy Halkiewicz, UE-System z tej strony. Poczekamy jeszcze chwilę tutaj na wszystkich uczestników webinarium i zaraz będziemy startowali. Jest to trzecie webinarium, które prowadzimy w tym cyklu tutaj koronawirusowym. Dzisiaj będę mówił o efektywności energetycznej dzięki technologii ultradźwiękowej, czyli już będziemy skupiać się na tematach typowo związanych z detekcją wycieków sprężonego powietrza czy z badaniem odwadniaczy pary. O samej detekcji wycieków już mówiłem wcześniej, także teraz, wcześniej były poruszane bardziej tematy organizacyjne. Teraz omówimy tematy trochę bardziej praktyczne, jeżeli chodzi o procedury pomiarowe, czy jak powinien wyglądać sam algorytm działania w przypadku detekcji wycieków, ale do wszystkiego zaraz sobie dojdziemy. Prośba tylko o puszczenie jakiejś prostej informacji na czacie, żebym widział, że słychać mnie dobrze, czy wszystko działa, że widać prezentację. Prośba tylko o informację, czy wszystko jest OK. W razie czego mamy dostępny czat w trakcie całego webinarium. O, dostałem wiadomości. Super. Dzięki wielkie za potwierdzenie w takim razie, że jest OK. Przez cały okres webinarium czat jest dostępny, także będziecie mogli Państwo zadawać pytania. Ja na te pytania pod koniec będę odpowiadał. Jeżeli będą jakieś pytania już też konkretniejsze, w razie czego możecie śmiało pisać Państwo maile, czy po samym webinarium zadzwonić. Ja też do końca dnia dzisiaj jestem pod telefonem. Także w razie czego, jakbyście też mieli jakieś potrzeby, można śmiało dawać znać. Poczekamy sekundeczkę i zaraz będziemy startować. Ogólnie w całym cyklu, tak już powiedzmy kwestii organizacyjnych, ja osobiście planuję zrobić jeszcze jedno webinarium. Tak jak obiecywałem wcześniej, będzie webinarium jeszcze o badaniu urządzeń elektrycznych. Tylko ono będzie, myślę, za 2 tygodnie. Jak tylko pojawi się konkretna data, konkretna informacja, będziemy też o tym informowali. I na ten moment pewnie będziemy cykl webinariów zamykać. No też z racji na to, że przemysł powoli rusza, pojawiają się już, czy właściwie zostają zdejmowane wszystkie restrykcje i jest szansa też, żebym ja trochę mógł, że tak powiem, klientów poodwiedzać, pojeździć. Także prawdopodobnie tego czasu też zrobi się trochę mniej, ale myślę, że będziemy z tym cyklem webinariowym wracali, bo też widzę, że to jest duże zainteresowanie, ta forma się sprawdziła i widać, że to jest to fajna forma komunikacji, także myślę, że będziemy też gdzieś tam w przyszłości to kontynuować. Okej, to tak, ja sobie teraz zamykam czat i powoli będziemy startować. Okej, czyli będziemy mówili już po kolei, najpierw o detekcji wycieków sprężonego powietrza, czyli opowiemy sobie w 3 słowach o samej detekcji wycieków, dlaczego warto ją robić, potem omówimy sobie procedury pomiarowe, algorytm działania i przykład też to od jednego z klientów, jak wygląda przykład takiego raportu z kosztów detekcji wycieków już znalezionych na zakładzie i potem omówimy sobie odwadniacze pary, czyli tak samo mówimy sobie, co możemy zmierzyć, w jaki sposób, jakie są właściwie procedury, jeżeli chodzi o badanie odwadniaczy pary i też już konkretne przypadki, czyli tutaj omówienie, w jaki sposób te odwadniacze powinny brzmieć, jakiego dźwięku powinniśmy się spodziewać. Tytułem wstępu o nas, UE-Systems, jesteśmy amerykańską firmą, działamy na terenie całego świata, tutaj w Europie już od ponad 10 lat, ja w Polsce od ponad 7 i to, czym my się zajmujemy, zajmujemy się wdrażaniem, czy właśnie sprzedażą sprzętu i pomocą we wdrożeniu technologii ultradźwiękowej u klientów. Prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, wsparcie techniczne. Staramy się tutaj naszym klientom do maksimum te programy pomiarowe sobie wdrożyć. Też jeżeli chodzi o same szkolenia, prowadzimy różnego rodzaju szkolenia. Czyli to są szkolenia jedno- czy dwuipółdniowe, szkolenia wdrażające technologię na zakładzie. Prowadzimy też szkolenia certyfikujące poziomu pierwszego tutaj w Polsce po polsku. Takie szkolenia robimy średnio 2 razy do roku. To są szkolenia o otwartym naborze, czyli też tak naprawdę każdy w takim szkoleniu może wziąć udział. Szkolenia są w miejscu wskazanym przez nas, zazwyczaj jest to zakład produkcyjny i samo szkolenie składa się właściwie z 4 dni ciągłej pracy z technologią, gdzie omówione są wszystkie obszary zastosowań w teorii, w praktyce i 5. dzień to jest egzamin, który potem pozwoli otrzymać certyfikat. Szkolenie odbywa się w zgodzie ze standardami ISO.
No teraz akurat musieliśmy to majowe szkolenie odwołać z wiadomych przyczyn, ale myślę, że jak już część tych restrykcji będzie ściągnięta, to będziemy na pewno kolejną edycję robili. To o tym będę informował, kiedy będzie właściwy czas. Jeżeli chodzi o same urządzenia pomiarowe, dajemy 5-letnią gwarancję na sprzęt. No to myślę, jak na elektronikę przemysłową rzecz niezła. No i też z doświadczenia tutaj pewnie mamy wśród uczestników, użytkowników, no ten sprzęt tak naprawdę wytrzymuje o wiele dłużej niż 5 lat, tutaj problemu nie ma. I tak, jeżeli chodzi o samą detekcję, czy o samą technologię ultradźwiękową, same ultradźwięki różnią się od dźwięków z zakresu słyszalnego, mają swoje cechy charakterystyczne i to pozwala nam na dokonywanie właśnie tej inspekcji, dlatego ta inspekcja jest tak skuteczna. Pierwsza rzecz, ultradźwięki są bardzo kierunkowe, możemy je porównać do światła latarki, tak, dźwięki z zakresu słyszalnego do światła żarówki. Druga rzecz, ultradźwięki nie przenikają ciał stałych, będą się od nich odbijać. I trzecia rzecz, ultradźwięki bardzo słabną z odległością, czyli są zawsze najgłośniejsze u źródła. Czyli bardzo łatwo możemy znaleźć źródło generacji ultradźwięku. A to, co generuje ultradźwięki, to turbulencja i tarcie. Czyli mamy popularne zjawiska fizyczne, które będą w stanie, czy które będą pozwalały nam na objęcie badaniem, diagnostyką wiele obszarów. Wiele rzeczy możemy zmierzyć. No i zazwyczaj będziemy mierzyć w warunkach przemysłowych, gdzie pojawia się hałas. I tutaj z pomocą tak naprawdę przychodzi nam sam układ pomiarowy, który pozwoli nam na przetworzenie tego sygnału, czy powiedzmy tej fali mechanicznej dźwięku na sygnał elektryczny, który po wzmocnieniu jest odfiltrowywany, jest heterodyna, czyli tak samo jak w radiu, tylko inny zakres częstotliwości. Mamy odfiltrowywany wskazany zakres częstotliwości w paśmie plus minus 2 kHz. Od nastawy, która może być między 20 a 100 kHz. To wąskie pasmo przetwarzamy z powrotem do zakresu słyszalnego, podajemy do słuchawek, ten dźwięk możemy sobie nagrać, a także mamy intensywność tego dźwięku reprezentowaną przez decybele. Czyli możemy powiedzieć, to jest taka proteza ucha, słyszymy rzeczy, których byśmy normalnie naszym uchem nie usłyszeli. No i jako, że mierzymy popularne zjawiska fizyczne, możemy wiele rzeczy czy wiele obszarów objąć przy pomocy jednego urządzenia. I tym jednym urządzeniem możemy badać tak, możemy badać sobie wycieki, czy możemy robić sobie testy szczelności, czy odnajdowanie nieszczelności na układach ciśnieniowych czy próżniowych. Czyli najbardziej popularna właśnie detekcja wycieków sprężonego powietrza, gdzie możemy też zrobić kalkulację kosztów, ale możemy też zrobić te kalkulacje kosztów dla azotu, dla helu, dla wodoru, dla argonu. Także tutaj powiedzmy możliwości inspekcji jest wiele więcej, czy tych oszczędności jest wiele więcej. Możemy też badać układy ciśnieniowe, wszelkie rodzaje zbiorniki, instalacje, czy też możemy badać sobie szczelność ogólnie obiektów. Teraz coś mi się tutaj pojawiło. Odpalimy sobie czat. Albo nie, okej. Jeżeli będą jakieś pytania, proszę o pisanie na czacie. W razie czego będę potem na bieżąco odpowiadał. Okej, to detekcja wycieków, na tym skończyłem. Dalej, co jeszcze? Możemy badać urządzenia elektryczne pod kątem wyładowań niezupełnych, czyli od wyładowań koronowych przez ulot do wyładowań łukowych i luzów mechanicznych. To jest pełne spektrum tego, co możemy badać na urządzeniach elektrycznych. To się bardzo fajnie łączy też z termowizją, bo jesteśmy w stanie wykrywać różne problemy, czy możemy, powiedzmy, tak termowizja wyłapuje problemy rezystancyjne, gdzie to się będzie grzało, tak ultradźwięki będą wykrywały wyładowania niezupełne, które we wczesnej fazie nie budują ciepła, czyli możemy sobie też poszerzyć tutaj spektrum inspekcji. Dalej możemy badać sobie szczelność zaworów i badać poprawność pracy odwadniaczy pary. I tutaj te odwadniacze pary będziemy też szerzej dzisiaj omawiali, będziemy słyszeli, co się dzieje w środku, czyli możemy też określić, czy odwadniacz pracuje prawidłowo, czy nie. Dalej możemy badać poprawność pracy, czy ogólnie możemy badać stan łożysk, no i predictive maintenance'u. Możemy prowadzić monitoring, możemy dostać informacje z dużym wyprzedzeniem, czy coś się w łożysku dzieje. Przez to będziemy mogli prowadzić tutaj planowanie, czy po prostu przygotowywać się na potencjalne awarie. Możemy też optymalizować programy smarowania, mierzymy poziom tarcia pracy, czyli też sam odsuch podczas smarowania będzie pozwalał nam na określenie, ile tego smaru podać. Dalej możemy wykrywać kawitacje w pompach, możemy badać przenośniki taśmowe, możemy też badać hydraulikę siłową, tego tutaj nie ma, ale też można to robić.
No i też mamy rozwiązania do monitoringu online, czyli jeżeli chcemy w sposób ciągły monitorować nasze urządzenia, jak najbardziej możemy to robić. I tak, jeżeli chodzi o detekcję wycieków, pierwszą część podzieliłem na trzy krótkie fragmenty. Tak naprawdę te fragmenty trochę przypominają to, co już powiedziałem wcześniej przy okazji pierwszego webinarium, ale myślę, że to są rzeczy takie powiedzmy wypisane w najważniejszych punktach, a potem już przejdziemy do tej części bardziej praktycznej. No i tak, jeżeli chodzi o to, dlaczego w ogóle warto walczyć z nieszczelnościami. Sprężone powietrze jest jednym z najdroższych, jeżeli nie najdroższym medium energetycznym. Sprawność sprężarek jest rzędu 20%, gdzie my musimy 5 razy tyle energii elektrycznej dostarczyć do samej sprężarki, żeby dostać efekt na wyjściu. Gdzie o wyciek jest bardzo łatwo i często też świadomość u pracowników produkcji na temat tego, że to powietrze nie jest za darmo, jest niska i dlatego tak wiele możemy po prostu na samym sprężonym powietrzu tracić. No i też nie ma instalacji, która jest idealnie szczelna. Jeżeli ktoś powie, że nie ma wycieków na zakładzie, to albo nie wyszedł na zakład, albo opowiada bajki. I to jest, myślę, rzecz istotna, że trzeba po prostu przyjąć, że wszystko cieknie i będzie ciekło, tylko trzeba ten proces kontrolować, bo to jest proces samorzutny, który my po prostu musimy kontrolować. No i średnio, statystycznie 30% produkowanego, sprężonego powietrza tracone jest na wycieki, a z czego to 30% to jest dana statystyczna, średnia. Wiadomo, że średnio człowiek i koń mają razem po trzy nogi. Można przyjąć taką metodę kciuka, że jeżeli usuwacie na zakładzie wycieki tylko na ucho, to prawdopodobnie koło tych 30% wycieków możecie się znaleźć, bo nie wszystkie wycieki da się usłyszeć, nie wszystkie wycieki da się wyłapać w hałasie pracy zakładu. A jeżeli detekcja wycieków w ogóle nie jest prowadzona razem z usunięciem, no to wtedy tych wycieków po prostu jest więcej niż 30%. Ale jeżeli mamy detektor, prowadzimy programy detekcji wycieków, to i razem z usunięciem robimy to cyklicznie, konsekwentnie, to możemy ten poziom szczelności sobie tutaj zdecydowanie podwyższyć, czyli możemy ze stratami spokojnie zejść poniżej 10%. No jak ktoś ma poniżej 10% wycieków, to myślę, że tutaj jak najbardziej naklejka dzielny pacjent się należy, bo nie wszystkie wycieki da się usunąć, nie wszystkie wycieki opłaca się usunąć i też zadaniem ultradźwięków jest to, żeby Wam powiedzieć, gdzie są te wycieki, jak duże one kosztują, jak efektywnie zarządzić usuwaniem tych wycieków. No i tutaj ostatni punkt dosyć istotny, czyli łatwo osiągalne oszczędności. Często te naprawy są bardzo prozaiczne, nie są bardzo kosztowne, a pozwalają oszczędzić już konkretne pieniądze. Co do idei, my będziemy mierzyli poziom turbulencji, także w przypadku układów ciśnieniowych jak sprężone powietrze, sam pomiar jest prosty. Takie wycieki jest znaleźć łatwo i to niezależnie tak naprawdę od ciśnienia, czy to będą układy, które mają, nie wiem, 3-4 bary, czy standardowo instalacje 7-barowe, czy to są instalacje 40 barów. Im wyższe ciśnienie, tym głośniejszy będzie wyciek, tym łatwiej będzie go wykryć, ale nawet dla pracującego zakładu możemy takie nieszczelności sobie tutaj wykrywać. I będziemy dostawali nasze nieszczelności, czy będziemy dostawali raport po wykonaniu detekcji wycieków w formie Excela, gdzie mamy wykaz wszystkich znalezionych punktów, z informacją, ile te wycieki nas kosztują, jaka jest strata powietrza w litrach na minutę, jaka jest strata energii w kilowatogodzinach i dostajemy też informacje o tym, co ciekło, czyli też potem możemy prowadzić sobie, powiedzmy, długoterminowy monitoring tego, co jest naszym najbardziej wadliwym elementem, co powinniśmy usprawnić w naszym systemie, żeby ten system był sprawniejszy, co powinniśmy wymienić. No i też jeżeli potem widzimy na przykład, że nie wiem, większość naszych wycieków jest na złączach wtykowych, no to musimy się zacząć zastanawiać, jak je montujemy. Czy to jest kwestia przecinania węża, czy korzystamy z tych gilotynek, czy korzystamy na przykład z noża do tapet. Albo w przypadku, nie wiem, szybko złączy, jeżeli mamy dużo cieknących szybko złączy, będziemy mieli informację, ile sztuk na jaką kwotę łączną nam ciekło. I mamy też narzędzie do podejmowania racjonalnych decyzji, żeby rozmawiać, powiedzmy, z działem zakupów, żeby przestali nam kupować tanie rzeczy, bo tak naprawdę kupują nam drogie rzeczy. Tylko tak naprawdę pieniądze uciekają z drugiej kieszeni. No i tak, jeżeli chodzi o przygotowanie samego programu detekcji wycieków sprężonego powietrza, ważne jest to, żeby były osoby wyznaczone do prowadzenia tych pomiarów.
czy ze samego programu, a najlepiej dwie osoby, no bo też wiadomo, że musi być w razie czego możliwość jakiegoś zastąpienia, bo też czy to przypadki, powiedzmy jakieś tam rodzinne, osobowe i tak dalej, ktoś zmieni pracę, żeby ten program po prostu nam nie padł. Co jeszcze? Te osoby muszą być przeszkolone, muszą mieć wiedzę na temat tego, czym będą się zajmować, czyli na temat całego systemu, nie tylko na temat powiedzmy samych ultradźwięków. Im więcej wiemy o całym systemie, tak naprawdę tym lepiej dla nas, bo możemy więcej rzeczy po prostu wprowadzać. Muszą być gotowe procedury postępowania. Ja to teraz podkreśliłem, bo o tym będziemy więcej mówili, tego nie było w poprzednim webinarium. Tutaj już się skupimy bardziej na samych działaniach proceduralnych, na tym, jak wygląda samodetekcja wycieków, jak znajduje się wyciek i jaki przyjąć algorytm działania w prowadzeniu samego programu. No i oczywiście sama detekcja wycieków jest o tyle istotna, że powinna być robiona co najmniej raz, dwa razy do roku na cały zakład, czyli też musimy podzielić sobie zakład po prostu na obszary, przygotować sobie harmonogram, bo też nigdy nie będziemy mieli czasu, żeby zmierzyć sobie cały zakład na raz. Chyba że jesteśmy firmą zewnętrzną, firmą audytową, wtedy po prostu przyjeżdżamy na zakład i robimy takie pomiary po prostu, jak to się mówi, możliwie w krótkim czasie, ale no i tak musimy całość po prostu objąć, żeby wszystko zostało opomiarowane. I potem, kiedy mamy już tą detekcję, będziemy mogli raportować oszczędności, bo to jest też, myślę, bardzo ważna rzecz, żeby pokazywać, ile to sprężone powietrze kosztuje. W momencie, kiedy taki program funkcjonuje, musimy pokazywać, że konkretne oszczędności po prostu są zapewniane, że tak naprawdę nie wykonujemy tej pracy bez sensu. I oczywiście, jeżeli będziemy prowadzili tą analizę najsłabszych ogniw w naszej instalacji, to potem z czasem ta detekcja wycieków będzie krótsza, będzie mniej czasochłonna czy powiedzmy energochłonna, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, bo po prostu będzie mniej wycieków. Będziemy eliminowali te miejsca, gdzie tych wycieków jest najwięcej, czy gdzie mamy najwięcej strat. Jeżeli chodzi o samą procedurę pomiarową, to jest tutaj ważna rzecz, żeby trzymać się procedury pomiarowej, bo jest jedna procedura pomiarowa, która pozwala na pomiar w decybelach, miarodajny dla kalkulacji kosztów. Metoda nazywa się Gross to Fine. Szukałem nazwy, która byłaby technicznie odpowiednia po polsku i przyznam się szczerze, że nie miałem odwagi, żeby jej wprowadzić. Myślałem od ogółu do szczegółów, bo właściwie tak to wygląda, ale powiem szczerze, zostawiłem tą nazwę tutaj angielską. Ale tak, zaczynamy z wysoką czułością. Mamy różne moduły. Mamy moduł skanujący, który standardowo znajduje się w urządzeniu i ma odległość pomiarową 4 metry, kąt pomiaru 60 stopni. Czyli to jest taka, powiedzmy, sonda szerokopasmowa, która pozwoli nam na skanowanie danego obszaru. Możemy przejść sobie wzdłuż maszyny, zrobić sobie odsłuch, powiedzmy, czy to na maszynie, czy to na fragmencie instalacji, na jakimś fragmencie pneumatyki i osłuchujemy sobie, czy gdzieś pojawi się jakaś nieszczelność, czy pojawi się charakterystyczny syk. Jeżeli słyszymy ten charakterystyczny dźwięk, zbliżamy się, ale zmniejszając czułość. Jak rozumieć czułość? Czułość tak naprawdę to jest ilość energii, którą my dajemy naszemu urządzeniu do wykrycia dźwięku. Czyli kiedy zmniejszamy czułość, wycinamy sobie tak naprawdę nie tylko dźwięk samego wycieku, ale też tło. Przez zmniejszenie dystansu ultradźwięki są zawsze najgłośniejsze u źródła. Czyli im bliżej będziemy, tym to źródło będzie głośniejsze. Podbijamy sobie dźwięk wycieku, wyciszając tło jednocześnie. Czyli selektywnie możemy szybko znaleźć, w którym miejscu jest wyciek. Zbliżamy się, zmniejszamy czułość. Potem zakładamy gumową sondę, mamy taką gumową nakładkę, która punktowo pozwoli nam na określenie, w którym miejscu jest wyciek. Jak już mamy zawężone pole pomiaru, wiemy, w którym miejscu mniej więcej jest wyciek, możemy ten wyciek znaleźć, potwierdzić jego obecność, możemy powiedzieć dokładnie, która złączka, który element cieknie. Z przyłożenia możemy potwierdzić dokładnie, co jest do zrobienia, co jest do naprawy. I potem, zachowując odległość pomiarową 30 do 38 cm między miejscem wycieku a końcem gumowej sondy, zapisujemy decybele. I te decybele możemy sobie wpisać, czy to do aplikacji mobilnej, czy możemy zapisać na urządzeniu i potem już z tą wartością możemy dokonywać kalkulacji kosztów. Ważne jest to, żeby zapisać też sobie ciśnienie. Ciśnienie będzie nam potrzebne do kalkulacji kosztów. No i potem w samym raporcie też uzupełnimy sobie stawkę za kilowatogodzinę na zakładzie, ilość godzin pracy zakładu w ciągu roku. I z takimi danymi arkusz będzie w stanie nam policzyć, ile taki wyciek kosztuje. I teraz to, co powiedziałem, mamy na filmie.
Czyli tak jak Państwo widzieliście, możemy znaleźć sobie te wycieki w bardzo prosty sposób. W filmie sam dźwięk wycieku został podmieniony na muzykę, bo to jest tak naprawdę szum, który robi się głośniejszy, im bliżej wycieku jesteśmy. Samo znalezienie wycieku jest bardzo, bardzo proste. I mówiliśmy też o tym, żeby mieć procedury czy gotowe instrukcje. Dobrze jest sobie przygotować takie instrukcje, żeby potem zniwelować ilość czasu traconego na przygotowania czy ewentualne błędy podczas samego pomiaru. Czyli ważne, żeby ustawić odpowiednią częstotliwość pomiarową, żeby przygotować sobie odpowiednie moduły i zrobić sobie po prostu, spisać sobie listę rzeczy, którą należy zrobić przy okazji samej detekcji wycieków, żeby w razie czego ten człowiek, który będzie robił tę detekcję wycieków, mógł sobie na nią spojrzeć, spojrzy na nią i powie, ok, potrzebujemy to, to, to i to, to mamy, dobra, to mam, możemy iść. I w tym momencie jesteśmy gotowi, nie musimy tracić czasu i robimy efektywnie już zbieranie danych. I algorytm działania w przypadku detekcji wycieków powinien wyglądać w taki sposób. Zaczynamy od harmonogramu prac, czyli dzielimy sobie zakład na obszary. W sytuacji idealnej 6 czy 12 obszarów w zależności od wielkości zakładu. Jeżeli zakład jest mały, możemy podzielić sobie, nie wiem, na 1, 2, 3 obszary. Chodzi o to, żeby to była taka liczba, żeby łatwo to było zaplanować z klucza miesiąca, żeby potem można było to cyklicznie po prostu na obszarach powtarzać. Rozpisujemy sobie taki harmonogram. I potem wdrażamy już harmonogram w życie, czyli przechodzimy do detekcji na konkretnych obszarach. Jak dokonamy detekcji zgodnie z metodą Gross to Fine, przechodzimy do raportowania, czyli w tym naszym raporcie uwzględniającym koszty przygotowujemy już sobie plan działania, nadajemy priorytety. Z klucza wielkości wycieku czy łatwości naprawy możemy sobie stworzyć, powiedzmy, nie wiem, trzy poziomy priorytetu, tak żeby zarządzić sobie efektywnie usuwaniem tych wycieków. Dalej, jak już mamy to gotowe, robimy usunięcie wycieków, robimy zlecenia prac i to też tu jest napisane dosyć ogólnie. Jeżeli powiedzmy pracujecie w jakimś systemie CMMS, możecie zrobić sobie zlecenia w CMMS-ie. Jeżeli macie tak naprawdę system, gdzie niepotrzebne jest żadne głębsze raportowanie tego czy przygotowywanie prac, po prostu na naszym Excelu można sobie to przygotować. Albo są też specjalne oprogramowania, bo też widziałem, że te firmy zaczynają coś takiego wypuszczać jako powiedzmy takie software'y wspierające działania związane z usuwaniem wycieków. My co prawda tego nie sprzedajemy, ale widziałem, że coś takiego na rynku się pojawia. Także można sobie potem wybrać, powiedzmy, jakie elementy są potrzebne i tak dalej już do, powiedzmy, samych prac korekcyjnych. Ale jak te wycieki usuniemy, ważna jest informacja zwrotna, które wycieki zostały usunięte, które zostały pominięte, co już jest zrobione, jaki to jest procent całości i tak dalej. I potem robimy pomiar kontrolny. No i pomiar kontrolny jest o tyle ważny, że no, kiedy wycieki usunęliśmy, kiedy powiedzmy uszczelniliśmy jakieś miejsca, to chcemy mieć pewność po prostu, że tych wycieków już nie ma i możemy potwierdzić obecność oszczędności, czy też potem na końcowym rachunku za energię te oszczędności nam się pojawią. No i tutaj przykład od klienta. Ogólnie raczej rzadko kiedy ktoś chce się chwalić czy dzielić się, powiedzmy, swoimi danymi pomiarowymi. Tutaj akurat udało mi się od jednego z klientów anonimowo taki raport dostać. To był duży zakład, także też jak spojrzycie tutaj, widzimy, że te znalezione koszty nieszczelności są bardzo wysokie, ale to po prostu był bardzo duży zakład. I tutaj mamy po kolei wszystko wypisane, w którym miejscu były te wycieki, mamy opis problemu, czyli też możemy już tak jakby zagłębić się w konkretne techniczne informacje na temat samego wycieku. I potem mamy informacje, czy były te wycieki pousuwane i tak dalej. Możemy sobie ponadawać też trudność naprawy, czy właśnie te nasze priorytety. I widzimy konkretne koszty wycieków, widzimy konkretne straty w litrach na minutę, straty energii w kilowatogodzinach, czy mamy też emisję gazów cieplarnianych. I to jest taki przykład życia wzięty, gdzie właśnie możemy zobaczyć, jak wygląda taki raport końcowy już po dokonaniu pomiarów na całym zakładzie. No i taki raport zbiorczy można uzupełnić takim raportem bardziej już wykonawczym, gdzie możemy te nasze zrobione zdjęcia wykorzystać właśnie do usuwania, no bo też się rzeczy, mając w tym pierwszym raporcie wszystkie dane, mamy wszystko ładnie zebrane, ładnie przedstawione, ale no potem trzeba iść i te wycieki znaleźć. Jak wycieków jest dużo, trzeba to w odpowiedni sposób zaplanować. No i tutaj też oprogramowanie daje takie możliwości, że możemy sobie dodawać większą ilość zdjęć, czyli mamy szansę, oprócz tego, że powiedzmy, kiedy znajdziemy wyciek, robimy zdjęcie, wieszamy zawieszkę, możemy sobie potem taki raport też wydrukować i uwzględniając większą ilość zdjęć po prostu pokazać, w którym miejscu dokładnie są wycieki, żeby potem przy okazji samego usuwania nie tracić czasu na szukanie jeszcze raz tego wycieku, bo już raz go tak naprawdę znaleźliśmy.
Ok, ja otworzę czat. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to można teraz pisać, bo część związana z detekcją wycieków tak naprawdę się skończyła. Ok, brakuje jeszcze dla CO2, czy jest szansa dodać? Znaczy ogólnie w przypadku CO2 problem jest taki, że my nie policzymy kosztów. Znajdziemy wyciek, powiemy, gdzie on jest, ale nie policzymy kosztów. Czyli tak jakby tutaj samego raportu nie ma, ale inaczej, nie ma raportu kosztów, ale mamy informację, gdzie on jest i tak samo można się podeprzeć tutaj powiedzmy decybelami przy danym ciśnieniu, jeżeli chcemy policzyć rozmiar tego wycieku, bo tak naprawdę CO2 fizycznie myślę nie będzie się aż tak bardzo różnić od sprężonego powietrza, także rozmiar wycieku też można sobie tam tak powiedzmy zgrubnie oszacować. Dalej, czy prezentacja będzie przesłana? Tak, będziemy wysyłali mailing z linkiem do nagrania i z prezentacją po samym webinarze, ale w razie czego jakby cokolwiek nie doszło, bo to te mailingi też lubią sobie utknąć gdzieś tam na firewallach, prośba po prostu o maila, albo w sumie nawet tutaj na czacie wystarczy, mam zapisane tak, że mogę to potem wysłać. Okej. Pytania o certyfikację. Znaczy ogólnie szkolenia certyfikujące, one kosztują 995 euro za osobę. Mogę przygotować też na to ofertę, prośbę ewentualnie o kontakt, potem to mogę taką ofertkę zrobić. No na tę chwilę tak naprawdę nie mam jeszcze miejsca gotowego, jeżeli chodzi o samą organizację szkolenia, no bo po prostu jeszcze zakłady nie chcą nas wpuszczać, ale czekam, bo teraz te obostrzenia po prostu są luzowane, także mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli spokojnie to szkolenie przeprowadzić. Także informacja pojawi się niedługo. Czy można tą metodą monitorować też uszkodzenia centralnej próżni? Ogólnie układy próżniowe też można badać. Kwestia jest tak naprawdę tła. W przypadku próżni sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, mamy mniejszą różnicę ciśnień i mamy turbulencję wewnątrz instalacji, a nie na zewnątrz. Czyli powiedzmy efektem finalnym jest to, że nieszczelności na próżni są cichsze w zakresie ultradźwięków, trudniej jest je znaleźć. Także dużo zależy od tego, czy mamy wysoki poziom hałasu naokoło, czy nie. Jeżeli mamy wysoki poziom hałasu naokoło, to może być problem. To jest, nie jestem w stanie dać w stanie powiedzmy informacji w 100%. Jeżeli jest cicho, tak. Jeżeli jest głośno, nie. Także jedna prosta odpowiedź jest taka, że trzeba to sprawdzić po prostu. Czy istnieje możliwość, okej, to odpowiemy potem, na jakim poziomie należy ustawić czułość urządzenia przy finalnym pomiarze decybeli z odległości 30 cm? Czułość de facto w urządzeniach cyfrowych nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o odczyt decybeli. Jakby to był analog, to wtedy tak, ale to jest cyfrowe urządzenie, także urządzenie po prostu musi być w zakresie pomiarowym, żeby pojawiły się decybele. Czyli ustawiamy sobie odległość między 30 a 38 cm, ustawiamy czułość tak, żeby nam się pojawiły decybele. I to jest tyle. Możemy je zapisywać. Ok, gazy techniczne. Aha, etylen, propylen, czy jest możliwość detekcji? To zależy od ciśnienia i od rodzaju gazu. I pytanie tak naprawdę może nie tyle od rodzaju gazu, a od tego, jaki poziom szczelności nas interesuje. Bo wiem, że nasze urządzenia są wykorzystywane przez sporą ilość firm, które zajmują się, czy pracują w branży chłodnictwa, czy klimatyzacji, do badania nieszczelności na czynnikach. Tylko my nie mamy żadnych certyfikatów na minimalny poziom nieszczelności dla czynników chłodniczych. Czyli tak jakby fizyka pozwala na detekcję wycieków, firmy z tego korzystają w działaniach serwisowych, bo po prostu to jest praktyczna, szybka metoda, ale trzeba mieć zawsze z tyłu głowy to, jaki poziom nieszczelności nas interesuje. Jeżeli mamy instalację pod ciśnieniem, tutaj myślę, możemy założyć powyżej 1 bara, to spokojnie możemy takie testy szczelności prowadzić. Oprócz wycieków była mowa na początku o łożyskach, czy urządzenie jest przeznaczone do detekcji hałasu łożysk, czy potrzebne jest inne urządzenie? Nie, mamy jedno urządzenie. Mamy urządzenia, które są dedykowane do detekcji wycieków, ale mamy też urządzenia, które są w stanie badać wszystkie obszary zastosowań. Czyli powiedzmy, mając jedno urządzenie, możemy zbadać sobie i wycieki powietrza, i zbadać łożyska, i odwadniacze pary, i elektrykę. Także też zdarza się tak, że klienci po prostu kupują sobie jedno urządzenie na dział, i potem po prostu między działami, jedno urządzenie na wiele działów i między działami tym sprzętem się wymieniają w zależności po prostu od harmonogramu prac. No wiadomo, że też tam te wymiany między działami różnie funkcjonują, ale to jest też kwestia tego po prostu, w jaki sposób zorganizować środki na zakup urządzenia. Jak monitorować wyładowania elektrostatyczne? Ja o tym będę mówił tak naprawdę za 2 tygodnie. Będzie webinarium ogólnie o badaniu urządzeń elektrycznych, będzie też o elektrostatyce.
Procedury są bardzo proste, bo one są zbliżone do tych procedur, jak w przypadku detekcji wycieków, tylko mają poprawkę na odległość pomiarową, na bezpieczeństwo, ale będzie o tym osobny cały webinar z dużą ilością case'ów, już powiedzmy konkretnymi znaleziskami i tak dalej. Także też serdecznie zapraszam za 2 tygodnie, myślę, że będzie coś ciekawego. Ok. To tyle z pytań. Możemy kontynuować dalej. Będziemy teraz mówili o odwadniaczach pary. I też oczywiście serdecznie zapraszam do pytań po tej części związanej z parą. No i zaczniemy sobie od krótkiej informacji, dlaczego warto badać odwadniacze pary, jak ultradźwięki są w stanie nam pomóc w prowadzeniu ich inspekcji i w jaki sposób powinniśmy organizować tutaj naszą pracę, jaki jest algorytm działania w prowadzeniu programu. No i w przypadku odwadniaczy pary, same odwadniacze pary mogą zawieść w 2 pozycjach, otwartej albo zamkniętej, czyli jeżeli zawodzą w pozycji otwartej, mamy ciągły zrzut pary do instalacji kondensatu, czyli mamy miejscowo nieszczelność, mamy obniżenie ciśnienia, temperatury, czyli sprawności całego systemu, czyli mamy stratę. W sytuacji, kiedy odwadniacz zawodzi w pozycji zamkniętej, nie będzie odprowadzał kondensatu, to też generuje kolejne problemy w postaci czy to zawodnienia instalacji, czy pojawienia się tego tak zwanego młota wodnego, gdzie cząsteczki wody o dużej energii kinetycznej będą uderzały o instalację i będą powodowały w niej uszkodzenie. No i też w momencie, kiedy nie mamy funkcjonujących odwadniaczy pary, czy niektóre z tych odwadniaczy pracują w sposób wadliwy, mamy zmniejszoną wymianę ciepła, wpływa to często na proces i może już mieć potem finalnie problem na przebieg, mieć wpływ na przebieg samego procesu. Same ultradźwięki pozwolą nam na usłyszenie tego, co się dzieje wewnątrz samego odwadniacza. Czyli robiąc kontakt z odwadniaczem, będziemy słyszeli, co się dzieje w środku, czy pojawia się cykl pracy, czy mamy na przykład stały hałas, czy stałą ciszę, czyli będziemy słyszeć dokładnie, co się w środku dzieje i ten dźwięk my będziemy mogli potem interpretować, żeby określić, jak zaawansowany jest sam problem, czy problem jest poważny, czy problem jest odwadniaczem, czy problem jest gdzie indziej. I ważne jest to, żeby mieć wiedzę ogólnie na temat samej instalacji parowych i na temat tego, jakie mamy rodzaje odwadniacze pary i w jaki sposób one pracują, bo różnego rodzaju odwadniacze mają różne sposoby pracy. No jeżeli chodzi o sposoby pracy odwadniaczy, możemy wyróżnić 2 sposoby pracy, czyli odwadniacze dwupoziomowe, czyli otwarte, zamknięte i odwadniacze, które mają ciągły przepływ, które będą nam modulowały. I ten sposób pracy będzie definiował dźwięk, który będziemy słyszeli podczas samej inspekcji. Żeby zmierzyć sobie, czy dokonać inspekcji odwadniacza pary, musimy zrobić to w następujący sposób. Bierzemy detektor z modułem kontaktowym, czyli mamy taki stos, który możemy zrobić kontakt z samą instalacją. Robimy kontakt po stronie parowej, czyli po stronie tam, gdzie będzie wyższy poziom hałasu, bo ogólnie para hałasuje, kondensat jest cichy. Czyli dopasowujemy sobie czułość po tej stronie, gdzie mamy hałas, a odsłuch robimy już po stronie kondensatu, czyli za odwadniaczem. Możemy sobie często nawet spojrzeć, tam są strzałki na tych odwadniaczach, czyli robimy dopasowanie czułości przed odwadniaczem, pomiar robimy za i szukamy obecności właśnie tego hałasu. I potem patrzymy, możemy ten dźwięk sobie nagrać i możemy robić analizę tego, co nagramy. Dobrze jest też zmierzyć sobie temperaturę, bo tak naprawdę dobrze jest robić te pomiary dwutorowo, czyli ultradźwięki i temperatura. Mamy informacje z różnych źródeł, które pozwalają nam na potwierdzenie 100% obecności problemu, czy też nie. I można to zrobić czy to pirometrem, czy można to zrobić przy pomocy kamery termowizyjnej. Tutaj, że tak powiem, jest dowolność. Zależy od tego, co macie na zakładzie. Zresztą też te pirometry nie są jakieś super drogie, także myślę, że im więcej narzędzi tak naprawdę, tym lepiej. Pomierzymy różne rzeczy, a dostajemy informacje na temat jednego konkretnego już odwadniacza. No i tutaj ważne jest to, żeby tak samo przygotować sobie harmonogram prac. Możemy w oprogramowaniu przygotować sobie stałe, gotowe już ścieżki przejścia dla danych odwadniaczy i zaplanować sobie to tak, żeby po prostu te prace rozłożyć, żeby nie mierzyć wszystkiego naraz. Dokonujemy inspekcji, możemy nagrywać te pliki dźwiękowe, możemy robić analizę i kiedy wykryjemy obecność już wadliwego odwadniacza pary, czasem trzeba sprawdzić, jak wygląda sama instalacja. To jest ta część związana z wiedzą na temat instalacji parowej. Jest taki przykład dosyć niedawny u klienta, gdzie do jednego zbiornika
schodziła się instalacja z wielu miejsc i były do każdego punktu dopięte odwadniacze. Część z tych odwadniaczy, szczególnie odwadniacze działają na zasadzie różnicy ciśnień. Jeżeli jeden z odwadniaczy zacznie przepuszczać, będzie wadliwy, on może spowodować przeciwciśnienie na pozostałych odwadniaczach i spowoduje, że one też nie będą pracowały. Więc wykrywając dużą ilość wadliwych odwadniaczy, mamy ryzyko tego, że prawdopodobnie część z nich jest OK, a któryś z nich przepuszcza. I potem też jest kwestia dojścia do tego, który faktycznie przepuszcza, który jest problematyczny i dojścia do tego, gdzie leży problem tak naprawdę. Także też tutaj ta wiedza na temat samej instalacji parowej jest, myślę, bardzo ważna, bo potem mając już informację zwrotną po naprawie, możemy zrobić pomiar kontrolny i sprawdzić, czy wszystko jest OK. I tak, jeżeli chodzi o konkretne typy odwadniaczy, tutaj mamy pokazany odwadniacz dzwonowy. Jak Państwo widzicie na tej grafice, niebieskie to kondensat, czerwone to para. Mamy odwrócony ten dzwonek. Będzie, kiedy jest wypełniony kondensatem, on powoduje otwarcie zaworu, para podnosi dzwonek i powoduje zamknięcie zaworu do momentu, aż znów pojawi się tutaj kondensat i będziemy mieli otwarcie. Czyli mamy dosyć jasno pokazany sposób pracy. Widzimy, że będą cykle pracy. W zakresie ultradźwięków powinniśmy słyszeć coś takiego. Słyszymy hałas, ciszę, hałas, ciszę. Czyli wiemy, że odwadniacz pracuje prawidłowo, bo pojawiają się cykle pracy, otwarcie, zamknięcie. Jest OK. W momencie, kiedy będziemy słyszeli stały hałas albo stałą ciszę, wiemy, że mamy problem. Czyli tutaj też przykład. Słychać ciągły hałas i wtedy słychać uderzenia. To, co słychać, prawdopodobnie jest to problem natury mechanicznej. Często ten dzwonek będzie nam się obijał wewnątrz samej obudowy odwadniacza, jeżeli ten mechaniczny element otwierający zawór będzie uszkodzony. Jeżeli tam mamy uszkodzenie, wiemy, że będziemy mieli też ciągły przepływ, będzie ciągły hałas, ten dzwonek będzie sobie po prostu latał. Dalej mamy odwadniacze termostatyczne i one tak samo działają na zasadzie różnicy w temperaturze między parą a kondensatem. Mamy element bimetaliczny, który nam się będzie rozszerzał i powodował zamknięcie czy otwarcie. I tak samo będą pojawiały się cykle pracy. Jak Państwo widzicie, jak pojawia się para, on nam się będzie tutaj odchylał i powodował zamknięcie. Jak jest kondensat, będzie się otwierał. Czyli będzie słychać cykle pracy. Czyli w razie czego można sobie tutaj skontrolować ten odwadniacz, powinniśmy słyszeć cykle pracy. Jeżeli słyszymy ciągłe zamknięcie, możemy też się pokusić o mały trik, też to podejrzałem akurat w jednej firmie, że odwadniacz można polać wodą z góry i to spowoduje otwarcie tego odwadniacza i spowoduje to, że będziemy słyszeli przepływ. Czyli jeżeli będzie pojawiała się zmiana po polaniu wodą tego odwadniacza, wiemy, że prawdopodobnie jest OK. Bo może być tak, że tego kondensatu po prostu będzie mało i trzeba będzie tam bardzo długo czekać, aż on się otworzy. Ale jeżeli będziemy słyszeli ciągły hałas albo ciągłą ciszę, wiemy, że musimy się zacząć zastanawiać. Jak słyszymy ciągły hałas, wiemy, że potencjalnie mamy problem. I czasem też może być słychać, jak ten element w środku, jak ten miech będzie nam się obijał, jeżeli to jest też mechaniczne uszkodzenie. Dalej mamy odwadniacz termodynamiczny z dyskiem, który działa podobnie też na zasadzie różnicy temperatury między kondensatem a parą. I będziemy tutaj słyszeli bardzo wyraźne cykle pracy, tak jak ta płytka będzie sobie pracowała góra-dół. Będzie, kiedy odwadniacz będzie nam zawodził.
sceny słyszeli albo ciągły hałas, albo ciągłą ciszę. I dalej też ta sama płytka, ona w sobie będzie nam się wycierała, będzie się zużywała. Czyli my też możemy wykryć to, że sama płytka będzie już wytarta. I odwodniacz pracuje w sposób nieefektywny. Jeżeli słyszymy coś takiego, wiemy, że ta płytka nam podskakuje, nie powoduje całkowitego zamknięcia, przepuszcza, czyli odwadniacz pracuje w sposób nieefektywny, będzie miał częściowe przebicie. I dalej mamy odwadniacz pływakowy, jeden z test bardziej popularnych. Ogólnie mamy ten pływak z kulką, bardzo prosta zasada działania. Tutaj w zależności od ilości kondensatu ta kulka będzie nam się podnosiła i opadała i powodowała otwarcie, zamknięcie samego zaworu. I często będziemy słyszeli, kiedy jest mało kondensatu, jak ta kulka będzie po prostu podskakiwać. Będziemy słyszeli takie, powiedzmy, takie drgania, jeżeli możemy tak to nazwać, częste uderzenia. Jeżeli coś takiego słyszymy, wiemy, że to jest, że jest OK, po prostu jest mało kondensatu, wiemy, że nadwadnie pracuje prawidłowo. Jeżeli będzie dużo kondensatu, ta kulka będzie nam pływała, powodowała modulację, będzie słychać zmiany w przepływie i to też jest OK, ale jeżeli słychać ciągły hałas, bez zmian w przepływie albo ciągłą ciszę, wiemy, że mamy problem, bo też tutaj te odwadniacze mogą nam się po prostu zatkać. I jak słyszymy coś takiego, wiemy, że jest OK. I jeżeli słyszymy ciągły hałas, też wiemy, że mamy problem. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o same odwadniacze pary, to tyle. Mamy też jeszcze możliwość, tego nie dodałem w sumie tutaj, ale mamy możliwość liczenia, ile kosztują nas wadliwe odwadniacze pary. Czyli jeżeli podamy dane techniczne odwadniacza, podamy ciśnienie i temperaturę instalacji, możemy policzyć, ile potencjalnie kosztuje nas dany odwadniacz, jeżeli przepuszcza. Możemy też założyć procentowy przeciek. No i to właściwie tyle. Pytanie, czy macie Państwo jakieś pytania? Ja otwieram teraz czat, także można śmiało pytania zadawać. Ok, tutaj widzę, jest pytanie. Tak, czy istnieje możliwość wypożyczenia lub testu w naszej fabryce? Znaczy, my ogólnie sprzętu nie pożyczamy, ale ja prowadzę demonstrację sprzętu, czyli możemy się umówić, ja chętnie przyjadę i pokażę, jak to wszystko w praktyce wygląda, bo też myślę, że ta część praktyczna ma dużą wartość, bo często na prezentacjach można wiele usłyszeć, ale jak człowiek samemu zobaczy, jak to wygląda, że tak powiem, usłyszy to na własne uszy, to sprawa robi się jasna. To jest tylko kwestia tego, żeby ustalić po prostu datę, czy powiedzmy warunki samego spotkania, no bo też siłą rzeczy teraz trochę się to, powiedzmy, namieszało. Wygląda na to, że już ta możliwość wyjazdów delegacji powoli wstaje, także też myślę, że niedługo będę mógł po prostu wsiąść do samochodu i przyjechać. Co do detekcji łożysk tocznych. Słyszałem, że doświadczeni mechanicy są w stanie usłyszeć wadliwe łożysko, to znaczy przyłożyć śrubokręt lub jakiś metalowy pręt do obudowy łożyska z jednej strony, a z drugiej do słuchawek ochronnych lub nawet bezpośrednio do głowy. Wtedy ponoć wibracje są wyczuwalne, słyszalne. Było to o tyle szokujące, że zapadło mi to w pamięci. Pytanie brzmi, czy jest coś takiego jak w ogóle możliwe, czyli wykrycie uszkodzenia łożyską taką metodą? Czy może być w jakimkolwiek stopniu porównywalne, czy w ten sposób? Czy w ten sposób może zadziałać tylko w przypadku ewidentnego uszkodzenia? Okej, okay, znaczy... W poprzednich webinariach pokazywałem tą krzywą PF. Wszystkie metody organoleptyczne, bo tak, generalnie potwierdzam, jak najbardziej prawny mechanik to usłyszy. Czy to będzie śrubokręt, czy to będzie drewienko, czy to będzie kij od szczotki, trzonek od młotka, idea jest dokładnie taka sama, bo to jest dźwięk w zakresie słyszalnym. I prawny mechanik to usłyszy, jak najbardziej tak. I to myślę też tutaj inni uczestnicy mogą potwierdzić, że też coś takiego sami robili, bo generalnie to jest jedna z metod. To jest metoda organoleptyczna. Będzie to słychać, powiedzmy, szybciej niż jak będziemy mieli już po prostu gorącą powierzchnię obudowy łożyska, ale ogólnie wszystkie metody organoleptyczne dają nam bardzo mało czasu reakcji, mało czasu przygotowania.
Po to stosujemy właśnie czy to ultradźwięki, czy wibrodiagnostykę, czy inne metody do tego, żeby dostać informacje szybciej, a ultradźwięki dają nam te informacje najszybciej ze wszystkich dostępnych technologii. Czyli mamy tak naprawdę tak zwane grube sito, czy system wczesnego ostrzegania, które pozwoli nam wskazać punkty, które są problematyczne. Mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie. W razie czego mogę przesłać linki też do poprzednich webinariów, bo tam to jest szerzej omówione, a w razie czego mogę też, nie wiem, prosić o telefon, czy możemy sobie o tym pogadać, tutaj też problemu nie ma. Jak się nazywają aplikacje na iOS? Dobra, to tak. Aha, na iOS trzeba wejść w Apple Store'a i jak pan wpisze UE Systems, tam się pojawi lista aplikacji. Aplikacja do detekcji wycieków nazywa się Leak Survey. Mamy też aplikację do odwadniaczy pary, chociaż powiem szczerze, nie wiem, czy czegoś nam ostatnio nie namieszali, aha, ci, którzy nam, czy właściwie sam Apple chyba, i tej aplikacji do pary nie widać w Polsce z jakiegoś powodu. Mam nadzieję, że to szybko naprawią, ale aplikacja detekcji wycieków jest normalnie jest dostępna. Zresztą tam jest lista aplikacji, jak sobie Państwo wejdziecie, wystarczy wpisać UE Systems, czy to w Apple Store'a, czy w Google Play'a, dla tych, którzy korzystają z Androida, a można wpisać UE Systems i tam się pojawi lista naszych aplikacji. A co z pompami kondensatu? To też możemy zmierzyć. Znaczy mamy, możemy zmierzyć, jeżeli to są odwadniacze z pompą, jak to jest jedno urządzenie. Tak, jak najbardziej tak. Będziemy strzelić, co się dzieje w środku. Idea jest ta sama, tylko musimy ustalić, co jest powiedzmy normalnym, bazowym dźwiękiem i potem po prostu szukać jakichś różnic, bo idea, jeżeli chodzi o odsłuch, jest dokładnie taka sama. Czy do wykrycia uszkodzenia odwadniacza jest niezbędne doświadczenie, czy w urządzeniu jest jakaś baza dźwięków mająca na celu pomóc nam w diagnozie? Znaczy, jeżeli chodzi o same odwadniacze, one mają swój charakterystyczny sposób pracy. Po naszej stronie musi być wymagana wiedza, co to jest za typ odwadniacza, jakiego dźwięku się spodziewać. My też podczas szkoleń, jeżeli chodzi o wdrażanie takich programów, my mówimy, jakiego dźwięku się spodziewać, jak te odwadniacze powinny brzmieć. W razie czego, jeżeli macie jakiś problem, możecie ten dźwięk nagrać. I my też będziemy robili tą analizę, właśnie ja będę robił tę analizę dla Was. Będę Wam pomagał po prostu potwierdzić obecność problemu lub zaprzeczyć obecności problemu. No i potem będę zadawał dodatkowe pytania właśnie, jeżeli chodzi o, nie wiem, miar temperatury, czy zdjęcie z kamery termowizyjnej, czy właśnie o przesłanie pliku dźwiękowego, ewentualnie zdjęcia czy specyfikacji samego odwadniacza. Bo im więcej informacji będę miał, tym lepiej będę w stanie po prostu Wam potem pomóc, żebyście Wy mieli pewność tego, co zostało zmierzone i czy to jest faktycznie ok, czy nie. Czy dodatkowe pomiary termowizyjne mogą być przydatne w detekcji niesprawnych odwadniaczy? Tak, jak najbardziej tak. Jeżeli można to zrobić, to myślę, że nawet powinniśmy, bo mamy różnicę w temperaturze między kondensatem a parą. Czyli jeżeli mamy odwadniacz, który jest niesprawny, który będzie nam przepuszczał parę, na wyjściu będziemy mieli temperaturę zbliżoną do temperatury wejścia. Czyli możemy to zrobić dwutorowo. Albo pirometr, albo kamera termowizyjna. Lepiej wygląda raportowanie też, jeżeli chcemy to zrobić w taki sposób. Także jak najbardziej kamerę termowizyjną tutaj polecam, bo mamy informacje z innego źródła. Inna technologia, diagnoza na temat tego samego urządzenia. Łączymy to z ultradźwiękami i mamy pewność dokładnie, co się dzieje. Czy istnieje jakaś metoda detekcji ultradźwiękami odwadniaczy na zasadzie zwężki Venturiego? Znaczy idea działania jest tak naprawdę bardzo podobna jak w przypadku odwadniacza pływakowego z kulką, tylko tam nie będzie słychać tych uderzeń, tylko będzie słychać tak naprawdę różnicę w przepływie, jeżeli przepływ faktycznie tam będzie się pojawił. Ten przepływ zawsze będzie, pytanie jak duży i też ewentualnie można skontrolować, czy ta zwężka nam się nie zapchała. Czyli też szukamy, czy pojawia się dźwięk, czy pojawia się zmiana. Para hałasuje, kondensat jest cichy. Jeżeli za odwadniaczem jest cicho, to musimy się teraz zastanawiać, dlaczego. Jak skalibrować urządzenie? To znaczy, żebym dobrze zrozumiał pytanie. Samo urządzenie w sobie jest skalibrowane. Jedyne, co musimy zrobić, musimy mieć ustawioną częstotliwość na 25 kHz i musimy dopasować sobie czułość przed odwadniaczem, tak żebyśmy mogli zrobić odsłuch za odwadniaczem po stronie kondensatu. I to jest właściwie wszystko, co musimy zrobić. Jeżeli dopasowujemy sobie tę czułość w sposób prawidłowy przed odwadniaczem, to już za odwadniaczem będziemy mieli właściwy odsłuch. W zależności od urządzenia możemy dobrać sobie sposób, w jaki powiedzmy dobierzemy tą czułość, bo jak chcemy nagrać plik dźwiękowy dla urządzeń UP10 czy 15 tysięcy, bo to są urządzenia, które nagrywają dźwięki,
musimy ustawić tak, żeby powiedzmy te UP10 tysięcy na tym pasku intensywności były między 2 a 4 poprzeczki na pasku, w przypadku UP15 tysięcy 20-40% skali wypełnienia, bo wtedy jak nagramy ten dźwięk, będziemy mieli dobry plik dźwiękowy, który nie będzie w żaden sposób przecięty i będziemy mieli powiedzmy dobry dźwięk do tworzenia raportu. Okej, okay. Pozdrawiam Panie Jurku, Paweł Tomaszewski. Też pozdrawiam, dawno się nie słyszeliśmy tak swoją drogą. W sumie będę potem dzwonił. A w sprawnym odwadniaczu jaka powinna być różnica temperatur na wejściu-wyjściu? To znaczy, to zależy od parametrów instalacji. Nas interesuje różnica. Jeżeli pojawi się różnica w temperaturze między wejściem a wyjściem, będziemy mieli po prostu potwierdzenie, że nie mamy powiedzmy ciągłego zrzutu pary do instalacji kondensatu. Można próbować się pokusić o liczenia jakichś tam powiedzmy strat związanych z przebiciem odwadniacza, ale powiem szczerze, jeżeli chodzi o temperaturę, tutaj już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo też nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o termowizję. Moja wiedza tutaj w tym zakresie jest dosyć prosta, a do potwierdzenia pomiarów ultradźwiękowych ta prosta wiedza zupełnie wystarczy. Jak potwierdzić właściwe działanie sprzętu? O, to było pytanie. Okej. To tak, ogólnie jeżeli sprzęt przyszedł nowy, on ma przez rok certyfikat kalibracji. Kalibracja trzyma dłużej, 2-3 lata. W każdym zestawie jest generator ultradźwięku. Jest taki specjalny generatorek, jest do tego procedura. Jest zgodnie z normami ISO czy ASNT, możemy sami sprawdzić, czy sprzęt jest w zakresie pomiarowym. Czyli też powiedzmy można w zależności od tego, czy powiedzmy jeżeli korzystamy z urządzenia tylko na własne potrzeby i nie potrzebujemy mieć certyfikatu kalibracji, no to wtedy możemy sami sobie to sprawdzać zgodnie z tą procedurą. Ale jeżeli po prostu działamy jako firma zewnętrzna, to i tak będziemy musieli mieć certyfikat, trzeba sprzęt po prostu wysłać do naszego centrum kalibracji w Holandii i tam nasz serwisant po prostu to urządzenie skalibruje, przejrzy wszystkie moduły i zapewni po prostu potem, że to urządzenie będzie działało tak jak trzeba. Jakiego rzędu powinna być różnica temperatur? Przyznam się szczerze, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Bo cała idea jest taka, że nas interesuje różnica między jedną a drugą wartością. Czyli jeżeli powiedzmy mamy na wejściu, powiedzmy strzelam 200 stopni czy 180 stopni, to na wyjściu oczekujemy temperatury po prostu sporo niższej. Jeżeli ta różnica będzie na poziomie chyba, nie wiem, 40 stopni, nie chcę teraz mówić konkretnych wartości, przyznam się szczerze, bo ja gdzieś to miałem zapisane, ale też na co dzień nie robię pomiarów temperatury, także mówię, nie jestem ekspertem w dziedzinie. Warto, myślę, byłoby zapytać ludzi, którzy zajmują się tego typu działaniami, jeżeli chodzi o termowizję, bo oni pewnie odpowiedzą w sposób o wiele bardziej sensowny niż ja. Okej, pytanie, czy mamy jeszcze jakieś pytania, bo wszystkie pytania mamy tutaj już wyczerpane. Okej, to z mojej strony to tyle. Dziękuję serdecznie. Jeżeli będziecie mieli Państwo pytania, ja tu jeszcze przez jakiś czas zostanę, w razie czego będę mógł na pytania odpowiadać. Jestem też pod mailem, pod telefonem, także można śmiało dzwonić, pisać, pytać. Jeżeli macie jakieś Państwo potrzeby związane z ultradźwiękami, to jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Czy mając certyfikat kalibracji należy jeszcze sprawdzać ustawienie za pomocą generatora? To znaczy ja zalecam, bo w ogóle samo sprawdzenie czułości jest o tyle istotne, że kiedy urządzenie powiedzmy jest starsze, jest często używane, no, powiem tak, sama gwarancja jest 5-letnia, urządzenie spokojnie wytrzyma dłużej, ale ja dla spokoju własnego sumienia sprawdzałbym to urządzenie, powiedzmy, teoretycznie powinno się to robić przed każdymi pomiarami, ale w praktyce, jak się to zrobi raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, to jest ok. W ogóle te nowe normy ISO, ja się dowiedziałem, przyznam się szczerze, niedawno, że te normy ISO wprowadziły zmianę co do samej procedury sprawdzania, że teraz nie mówimy o odchyłce 6 dB przy całym, powiedzmy, gotowym zestawie zgodnie z procedurą, tylko o różnicy 3 dB. I powiem szczerze, byłem o tyle zaskoczony, mówię, dlaczego tak? Ale jak się wczytałem w normę, to się okazuje, że wprowadzony jest tak zwany czynnik ludzki, gdzie jak pojawia się odchyłka o 3 dB, to trzeba sprawdzić, czy cały zestaw jest ok. Także też tak jakby
nie ma dużej zmiany, jeżeli chodzi o merytorykę, tylko po prostu jest wzięta poprawka na sam czynnik ludzki. Także ja zalecam raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, jeżeli urządzenia są w miarę nowe. Jeżeli urządzenia mają więcej, powiedzmy, niż te, nie wiem, 4-5 lat, dobrze sobie to robić po prostu częściej. Teoretycznie certyfikat kalibracji powinien wystarczyć, ale no w sytuacji, w której, powiedzmy, spędzicie cały dzień na pomiarach, a potem się okaże, że wszystko było rozjechane, no to tracimy czas. No to lepiej poświęcić, powiedzmy, 2 minuty na przygotowanie zestawu i zrobienie tego testu przed pomiarami, niż potem stracić cały dzień po prostu już po zrobionych pomiarach.